Zakopiański Festiwal Literacki, wydanie szóste. Tegoroczny festiwal ma swoje motto – wokół książki, ale od 6 lat towarzyszy nam inne zawołanie – pod Tatry tylko z książką. Na kilka lipcowych dni Zakopane stało się stolicą literatury. Spotkania z autorami, warsztaty plastyczne, wystawy, targi książki i gala przyznania Nagrody Literackiej Zakopanego. To bogaty program odbywającego się już po raz 6 Festiwalu Literackiego. Zakopane słynie z festiwali. Jeden z samorządowców mi powiedział, po co wam tyle festiwali? Ja powiedziałem, bo robimy to dla naszych mieszkańców, ale też i dla turystów i chcemy zadowolić wszystkich. Każdy, kto do nas przyjeżdża, może coś dla siebie znaleźć. A Festiwal Literacki jest jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym festiwalem tutaj w Zakopanem. Zakopane to cudowne miejsce, przecież te tradycje literackie trwają od połowy XIX wieku. Na pewno od schyłku XIX wieku i Zakopane zawsze było tym miejscem, gdzie można było więcej mówić, nie było tej cenzury zaborczej, prawda? I tu ludzie czuli się wyzwoleni, tutaj czuli wolność, którą wywołują Tatry, a w związku z tym wolność słowa i swobodę wypowiedzi. Krakowiacy i górale to jest tak blisko i tak ważne, że dla mnie ten Zakopane jest w naturalny sposób istotnym miejscem. I lubię to miejsce również dlatego, że ja powiem szczerze, ja kocham Krupówki. Przejście Krupówkami upalną nocą, zobaczyć rozbawiony tłum, który może nawet nie sięga po książkę o tej 23.30, ale po rzeczy równie ważne przy pisaniu książek, to jest niepowtarzalne wrażenie. O tym, że miasto jest idealnym miejscem do pracy twórczej, przypomniała również wystawa zdjęć z pobytów pod Tatrami Stanisława Lema. Wystawa Ocean poświęcona twórczości Stanisława Lema, który w tym roku obchodziłby, gdyby żył, stulecie urodzin. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Stanisław Lem wyjątkowo był związany z Zakopanem. Jego największa powieść Solaris powstawała niedaleko, w chwili Astoria, Domu Pracy Twórczej i chcieliśmy tym właśnie wydarzeniem uczcić jego jubileusz. Miejscem wydarzeń stało się centrum miasta, Plac Niepodległości. Dla czytelników najważniejsze były spotkania z autorami. Wreszcie po roku pandemii udało się uzyskać autograf ulubionego pisarza i co najważniejsze poznać tajniki twórczości i anegdoty związane z powstawaniem książek. Ja 18 lat temu przyjechałem do Zakopanego jeździć na nartach, ale ledwie wysiadłem z pociągu. Chmury śniegowe zostały zastąpione chmurami deszczowymi. Przez 2 tygodnie nieustannie padał deszcz, co spowodowało, że w mojej głowie pojawiły się różne mordercze myśli. Napisałem swój pierwszy kryminał dla dzieci o detektywie Pozdywce. Jednak głównymi bohaterami tegorocznej edycji Zakopiańskiego Festiwalu byli ilustratorzy książek. Józef Wilkoń, mistrz w tej dziedzinie, uświetnił pokazem ilustratorskim finisarz wystawy jego prac w Miejskiej Galerii Sztuki. Publiczność miała okazję wysłuchać fragmentów książek zilustrowanych przez Józefa Wilkonia, które przeczytał aktor Rafał Królikowski. Usłyszał głos babci informatyki. Elektronku, coś taki zdyszany, chcę o coś zapytać dziadka. Nie ma go w domu. Ostatnio albo siedzi w lesie, albo jeździ na ryby. Hasło tegorocznej edycji, to była ona, brzmiało ono wokół książki i rozumieliśmy dosyć szeroko. To znaczy stwierdziliśmy, że zawsze w jakiś sposób są pomijani ilustratorzy, stoją jakby w drugim szeregu, jeżeli chodzi o twórców książki, a są przecież admirałami naszej wyobraźni. I stąd też spotkanie z mistrzem ilustracji polskim, panem Józefem Wilkoniem. Pod Tatry tylko z książką. To maksyma, która towarzyszy festiwalowi od 6 lat. Ulubione pozycje, zwłaszcza te związane z górami, można było nabyć na targach książki. Nie zabrakło nowości, a wśród nich pozycji nominowanych do Literackiej Nagrody Zakopanego.
Co mnie skłoniło do napisania książki o 5 stawach? Miejsce, właściwie niezwykłość tego miejsca, której nie mogłam złapać, nie mogłam jej zdefiniować. Wiele razy wchodząc na różne portale górskie, czytałam same zachwyty na temat Piątki. Wspaniała Piątka, ach, byłem w Piątce, chciałbym pójść do Piątki, Szarlotka w Piątce i tak dalej, i tak dalej. I zadałam sobie po prostu pytanie, co jest takiego w tym miejscu, co tak ludzi przywiązuje? Największym wydarzeniem nie tylko festiwalu, ale i całego roku literackiego pod Tatrami jest przyznanie Nagrody Literackiej Zakopanego za najlepszą książkę o mieście i Tatrach. W tym roku kapituła miała niełatwe zadanie. Spośród 13 nadesłanych pozycji nominowano 3. Laureatami konkursu zostali Dariusz Kortko i Jerzy Porębski, autorzy książki pod tytułem Berbeka – Życie w cieniu Broadpeak. Jest to książka o słynnym himalaiście, który tragicznie ginie na Broadpeaku. Jest ona świetnie skonstruowana. Ta opowieść jest dynamiczna, żywa. Mówi zresztą o niezwykłych historiach, o wspinaczce, o poruszaniu się na granicy życia i śmierci, o tragicznej śmierci Berbeki. Bardzo się cieszę z tej nagrody. To dla mnie niespodzianka. Nie spodziewałem się naprawdę tego, że dostaniemy z Jurkiem Porębskim Nagrodę Literacką Zakopanego. To jest szczególne miasto i szczególne miejsce. Już sama nominacja do tej nagrody to już był szczyt rozkoszy, a teraz to naprawdę jestem w niebie. Album pod tytułem Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eliasza Radzikowskiego otrzymał nagrodę za walory edytorsko-artystyczne.